Minister kilka słów na ten temat powiedział, bo właśnie ten projekt wyszedł z Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów i niedługo stanie się też przedmiotem prac rządu, a później prac parlamentu. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo serdecznie dziękuję, szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Tak jak powiedział pan minister Miller, rzeczywiście Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji przyjął projekt ustawy o aplikacji mobilnej mObywatel. Aplikacja mobilna mObywatel jest to nasz cyfrowy portfel, rządowy portfel, nasza rządowa aplikacja, w której to znajdziemy szereg dokumentów, którymi na co dzień chcemy, aby nasi obywatele mogli się posługiwać. I szanowni państwo, krótko o historii naszej aplikacji, ponieważ teraz przypada 5 lat aplikacji mObywatel. Dokładnie 5 lat temu aplikacja została, można powiedzieć, powołana do życia. Wówczas jeszcze jako pewna ciekawostka, jako pewne założenie na przyszłość. Tutaj widzimy, szanowni państwo, daty, takie kamienie milowe, można powiedzieć, przy których nasza aplikacja się zmieniała. Natomiast kolejne dane, które państwu zaprezentujemy, bardzo proszę o zmianę slajdu, pokazują, jak nasza aplikacja się zmieniała. Tutaj widzicie państwo liczbę pobrań i tu mam dla państwa kolejną informację, kolejny news. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, już 9 milionów pobrań naszej aplikacji w państwie polskim, czyli można powiedzieć, jest to najpopularniejsza aplikacja publiczna dostępna w Polsce. Liczba naprawdę bardzo duża. Gwarantuję państwu, że w większości państw Unii Europejskiej, państwa nawet, można powiedzieć, zamożniejsze, zdawałoby się lepiej rozwinięte od nas, nie posiadają tego typu narzędzi w tak popularnej wersji. 9 milionów pobrań. Widzimy między innymi o tym, że dane, że 5 tysięcy ponad pobrań dziennie. Mamy również tam szereg dokumentów i chociażby takie przykładowe dane, że ponad 5 milionów pobranych certyfikatów COVID, czy ponad 3 miliony 700 tysięcy pobranych M-prawo jazdy dokumentu. Bardzo proszę następny slajd. mObywatel dzisiaj, szanowni państwo, to tak jak mówiłem wcześniej, cyfrowy portfel na dokumenty. Znajdziecie tam państwo mObywatel dokument, który zawiera dane z rejestru dowodów osobistych i z rejestru PESEL, czyli przypomina dowód osobisty. Mamy oczywiście takie narzędzia dla młodych ludzi jak mLegitymacja szkolna czy mLegitymacja studencka. Mamy mKartę dużej rodziny. Mówiłem już również o certyfikacie COVID. Mamy również do dyspozycji szereg innych, można powiedzieć, dokumentów, ale ten jakby pakiet, który w mObywatelu jest dostępny codziennie, będzie oczywiście rozszerzany. I tu, szanowni państwo, chciałbym płynnie przejść do głównego tematu naszej konferencji, czyli o tym, o czym wspomniał na wstępie pan minister Miller. Komitet Rady Ministrów Spraw Cyfryzacji przyjął projekt ustawy aplikacji mobilnej mObywatel. Będzie go rekomendował teraz dla Stałego Komitetu Rady Ministrów, który jest takim przedsionkiem do wejścia już na Radę Ministrów. I szanowni państwo, w tym projekcie ustawy zakładamy pierwszy wyraźny rewolucję, wręcz bym powiedział, w komunikacji na linii obywatel-państwo, w korzystaniu na co dzień z administracji w naszym państwie, czyli zrównujemy dokumenty, które są zawarte w aplikacji mObywatel z dokumentami tradycyjnymi. Czyli wszystkie dokumenty tradycyjne w rozumieniu tym takim codziennym, plastikowym, tak, dowody osobiste, prawo jazdy, legitymacje szkolne, studenckie będą respektowane przez państwo polskie na równi właśnie z tymi dokumentami tradycyjnymi, czyli tu stawiam znak równości pomiędzy mObywatelem a tradycyjnymi dokumentami. Również, szanowni państwo, będziemy dodawać takie udogodnienia na co dzień dla obywateli w naszej ustawie. mObywatel będzie zawierał, szanowni państwo, możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania wielu spraw urzędowych, czyli za pośrednictwem naszej aplikacji będziemy mogli różnym swoim członkom rodziny, znajomym, przyjaciołom wystawić pełnomocnictwo do załatwienia danej sprawy urzędowej. Nie wychodząc z domu, nie będziemy musieli tutaj, jakby można powiedzieć, tracić czasu na papierologię, ale również będziemy mogli korzystać z płatności online, które będą dostępne w mObywatelu, czyli jeśli, szanowni państwo, będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, za które należy uiścić opłatę, to wówczas będziemy mogli zrobić to za pośrednictwem mObywatela, również nie będziemy musieli robić tego w sposób tradycyjny. I tu, szanowni państwo, macie cały katalog tych korzyści, które są zawarte na przyszłość w aplikacji. Również wprowadzamy chociażby między innymi także powiadomienia push, które będą przypominały na co dzień użytkownikom aplikacji o konieczności chociażby aktualizacji zbliżającej się. Ale taka najważniejsze przesłanie z dzisiejszego spotkania jest to, że dokumenty zawarte w tej aplikacji będą traktowane, respektowane przez państwo polskie na równi z tradycyjnymi dokumentami.
argumentami, co naszym zdaniem jest swego rodzaju rewolucją, albo bardzo wygodną, ponieważ dostajemy szereg sygnałów od obywateli, że chcieliby załatwiać swoje sprawy codzienne za pośrednictwem właśnie aplikacji mObywatel. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Później przejdziemy jeszcze do pytań też w tym zakresie. Natomiast ja chciałem też, korzystając z okazji, podsumować i poinformować o, przypomnieć o tym, że w przyszłym roku będzie startowała nowa edycja programu Maluch Plus. To jest program, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach oraz miejsc, które klubów dziecięcych lub dziennych miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Ale mówię o tym dlatego też, że czasami właśnie w opinii publicznej pojawiają się pewnego rodzaju postulaty w tym zakresie i my na te postulaty właśnie odpowiadamy poprzez ten nowy program Maluch Plus, który w ciągu najbliższych kilku lat zdecydowanie zwiększy liczbę miejsc właśnie, w których dzieci, małe dzieci będą mogły być podane odpowiedniej opiece. Ale spójrzmy sobie, szanowni państwo, jak to wyglądało w ostatnich latach, bo ten slajd doskonale to pokazuje. W 2015 roku było jeszcze 84 tysiące miejsc właśnie takich jak żłobki, kluby dziecięce, czy właśnie opiekunowie, którzy do trzeciego roku życia opiekowali się dziećmi, a w roku obecnym jest to już liczba około 230 tysięcy miejsc takich właśnie opieki nad tymi dziećmi. To pokazuje, że nasza polityka prorodzinna ma kilka filarów. Z jednej strony jest to program 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, czy wyprawka szkolna, ale z drugiej strony właśnie miejsca, które pozwalają na to, aby godzić życie zawodowe i rodzinne w tym samym czasie. Tak jak wiemy, właśnie żłobki czy miejsca opieki nad dziećmi najmniejszymi, najmłodszymi są takimi miejscami. A ten program Maluch Plus, który będzie uruchomiony w przyszłym roku, którego już założenia są znane, to kwota około 5,5 miliarda złotych, która będzie skierowana na ten cel i pozwoli, aby zwiększyć liczbę miejsc właśnie w takich jak żłobki czy kluby dziecięce do 330 tysięcy miejsc. Więc tak jak Państwo widzicie, w porównaniu do roku 2015, gdzie to było nieco ponad 80 tysięcy, to znacząca różnica. Na co można te środki będzie przeznaczyć? Na rozbudowę, przebudowę i remont żłobka, na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dzieci czy zakup wyposażenia. Te projekty też trafią, ten podział środków będzie wyglądał w taki sposób, że chcemy, aby do każdej gminy, każda gmina będzie mogła tego typu działania podjąć. Chodzi o to, aby siatka tych miejsc opieki była na tyle gęsta, żeby faktycznie w każdym miejscu Polski tego typu możliwości się pojawiły i ta kolejna edycja tego programu te możliwości zwiększa. Też chciałem się odnieść do pozostałych naszych działań, jeżeli chodzi o kwestie związane z polityką społeczną, bo też tutaj nasi konkurenci polityczni bardzo często lubią podkreślać to, jak wiele dodatkowych środków trzeba przeznaczyć na te działania, ale to warto podsumować te działania, które być może są w tej chwili oczywiste, ale których w poprzednich latach i u poprzednich rządzących nie było, czyli te główne programy społeczne, tak jak Państwo widzicie, cztery pierwsze z brzegu. To jest oczywiste być może dla tych, którzy śledzą politykę nieco dłużej, ale dla tych, co już mają nieco krótszą pamięć, warto o tym przypomnieć i też przypomnieć naszym konkurentom, którzy tak pięknie o polityce społecznej mówią, ale tak niewiele robili, gdy mieli do tego możliwość. Mówię tutaj o programie 500+, który jest realizowany za naszych rządów rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli tych dodatkowych środkach dla najmłodszych dzieci, które zostały przyjęte w tym roku, programie Dobry Start, który zapewnia wyprawkę szkolną, czy właśnie dopłatach do żłobków, które wprowadziliśmy w naszej kadencji. Ale to oczywiście nie są jedyne programy, bo przecież też są emerytury dla kobiet, które mają więcej niż czwórkę dzieci, które poświęcały się opiece nad dziećmi, czy inne programy takie jak 13 i 14 emerytura, które wspierają polskich emerytów. Będę o tym, myślę, że coraz częściej też mówił na naszych konferencjach prasowych, dlatego że mam takie wrażenie, że niektórzy przedstawiciele opozycji nie pamiętają tego, że sami mieli okazję wiele programów wprowadzić, a mieli nieco inną sytuację też wtedy. W tej chwili my jesteśmy za dużym kryzysem covidowym. Mamy sytuację wojenną na szeroką skalę, jeżeli chodzi o Ukrainę. Kryzys energetyczny, a pomimo tego udaje się nam prowadzić na tyle rozsądne działania gospodarcze oraz finansowe,
uszczelniać system podatkowy, żeby ta polityka społeczna mogła być dalej prowadzona. Szanowni Państwo, teraz jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania, czy to do mnie, czy do Pana Ministra. Może zacznijmy, czy są do Pana Ministra. Wiem, że to może mniej ekscytujący temat politycznie, ale... O, jest Pan Redaktor, bardzo proszę. To Pana Ministra na początek. Poproszę tutaj o odpowiedź na pytania. Panie Ministrze... Oleg Główczewski, Polska Agencja Prasowa. Chciałem zapytać, czy jest jakiś terminarz, kiedy będzie to gotowe, kiedy już tylko z telefonu będę mógł iść do banku czy do jakiegoś innego miejsca. Macie jakiś taki kalendarz? Panie doktorze, jak najbardziej ta ścieżka legislacyjna jest bardzo zaawansowana, ponieważ etap wejścia na stały Komitet Rady Ministrów już jest takim bardzo dojrzałym etapem. No mam nadzieję, że, znaczy mogę powiedzieć, że pierwsze półrocze przyszłego roku to jest ten termin, kiedy na pewno sprawę załatwimy. I chciałem jeszcze zapytać, bo to jakby wymusza to, że będziemy mieli elektroniczny dokument, nie oznacza, że nie będzie już dokumentów tych plastikowych normalnych, tak? Absolutnie wszystkie dokumenty w tym tradycyjnym rozumieniu plastikowym zostają i zawsze nasze państwo będzie taką możliwość dawało, czyli jeśli jakaś usługa jest wprowadzana także w zakresie e-usługi, czyli jeśli umożliwiamy załatwienie danej sprawy zdalnie przez internet, czy za pośrednictwem profilu zaufanego, czy to za pośrednictwem obywatela, to zawsze również możemy daną usługę załatwić w sposób tradycyjny. Nigdy nie będzie żadnej usługi w naszym państwie, nie żadnego dokumentu, który będzie funkcjonował tylko i wyłącznie cyfrowo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Rady Informacyjne, Agencja Radiowa. Kontynuując to pytanie kolegi, czy w takim razie nie będzie obowiązku wyrabiania plastikowego dokumentu, jeśli mamy mieć aplikację? Myślę, że obowiązek tradycyjnego dokumentu jednak pozostanie. Dziękuję. Bardzo proszę, pani redaktor Drost. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Panie ministrze, chciałabym zapytać, konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym trwają. Ostatnio było spotkanie pana prezydenta z panem premierem. Chciałabym zapytać, jak przebiegło to spotkanie i czy w tym tygodniu planowane są kolejne konsultacje? Jeżeli tak, to z kim? Dziękuję. Szanowni Państwo, tak, w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Andrzejem Dudą i ono przebiegło w bardzo konstruktywnej atmosferze. W związku z tym przeszliśmy też do fazy takich dalszych prac roboczych nad projektem ustawy, która została złożona w Sejmie. I chciałbym podkreślić, że właśnie ten projekt jest projektem bazowym, to znaczy my się w żaden sposób z tego projektu nie wycofujemy. Ewentualnie możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rozwiązać ewentualne wątpliwości, które się przy tym projekcie pojawiają. Choć z naszej strony, tu trzeba wyraźnie też podkreślić, stoimy na stanowisku, że tam te wątpliwości raczej nie mają podstaw, w sensie takim, że to one rozszerzają projekt, który był wcześniej przedstawiony przez pana prezydenta, jeżeli chodzi o test niezależności i w żaden sposób nie naruszają prerogatyw pana prezydenta. Ale jeżeli będzie trzeba w jakikolwiek sposób to uściślić, który by te wątpliwości rozwiewał, to oczywiście możemy o tym rozmawiać. Natomiast tak jak mówię, bazujemy na projekcie de facto, który był przyjęty przez polski parlament na bazie projektu pana prezydenta. On jest w części modyfikowany, ale jednak bazą pozostaje ten projekt. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ten projekt w żaden sposób nie pozwala na to, aby w tym teście niezależności stwierdzić na przykład to, że ktoś przestaje być sędzią i że został wadliwie powołany. Takiej mocy ta ustawa nikomu nie daje. Jedynie jest prowadzony test niezależności w każdej indywidualnej sprawie, przy każdej sprawie sądowej, a nie w sposób generalny. Więc tak jak mówię, ja tu jestem optymistą, jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszymi pracami. My te dalsze prace legislacyjne w sensie formalnym podejmiemy na pierwszym posiedzeniu w styczniu i będziemy te prace kontynuować. Liczę na to i z naszej strony jest taka chęć, aby ten projekt jak najszybciej przyjąć i przejść do kwestii związanych z procesem legislacyjnym w Senacie, a później przekazać go panu prezydentowi. W tym tygodniu nie wiem, czy jeszcze będą jakiekolwiek konsultacje. Pan premier spotkał się z panem prezydentem. To było najważniejsze spotkanie. W związku z tym zobaczymy, czy w tym tygodniu jeszcze jakieś rozmowy będą. Pamiętajmy o tym, że w tym tygodniu ani komisje sejmowe, ani Sejm się nie spotyka, więc być może dalsze prace będą polityczne trwały po prostu już po świętach. Proszę bardzo. Dzień dobry, Maciej Kluszka, Radio Tok FM. To ja zapytam o konsultacje ewentualne z opozycją, bo wcześniej takie pierwsze spotkanie pana premiera, pani marszałek Sejmu z opozycją było. Czy przed wniesieniem tego nowego projektu, w nowej wersji, takie spotkanie jest planowane przed posiedzeniem, rozumiem, 11 czy 12 stycznia? I czy konsultacje obozu władzy obejmują też krytyczne uwagi
prezes Sądu Najwyższego pani Manowskiej, bo ona je wyraża dosyć głośno i jednoznacznie. Panie redaktorze, w Polsce, tak jak w każdym kraju, mamy trójpodział władzy. Są sądy, które realizują istniejące prawo, jest władza wykonawcza, która je wykonuje i ustawodawcza, która tworzy prawo. W związku z tym liczę na to, że tutaj każdy z nas będzie trzymał ten podział kompetencji w taki sposób, jaki właśnie to przedstawiłem. Oczywiście Sąd Najwyższy czy inne instytucje publiczne mają prawo wyrażania swojego zdania, ale na koniec to polski parlament decyduje o tym, jakie przepisy prawa w Polsce obowiązują. Co do pierwszej części pana pytania, nie będzie żadnego nowego projektu, bo pan użył takiego określenia, że nowy projekt. Nie będzie żadnego nowego projektu. Na tym projekcie bazujemy. Ten projekt będzie ewentualnie podlegał jakimś korektom w zakresie poprawek, ale też raczej nie w szerokim zakresie, bo pamiętajmy o tym, że ten projekt jest efektem długich negocjacji pomiędzy również panem ministrem Szynkowskim, a przedstawicielami Komisji Europejskiej, więc chcielibyśmy, żeby to porozumienie miało swój pozytywny efekt w postaci odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo to w tej chwili jest dla nas bardzo ważne. Co do konsultacji z opozycją, szanowni państwo, to oczywiście myślę, że do takiego spotkania jeszcze dojdzie. Chociaż raczej pewnie przed następnym posiedzeniem Sejmu. Wiem też, że kluby parlamentarne analizują teraz ten projekt, same prosiły o więcej czasu. W związku z tym ten czas akurat do następnego posiedzenia Sejmu jest do wykorzystania właśnie w tym obszarze. Bardzo proszę, pan redaktor z przodu jeszcze raz. Mhm. No, tu. To obok. Dzień dobry, Dawid Styś, Polsat News. Panie rzeczniku, to ja kontynuując temat, bo pan wspomniał o Krajowym Planie Odbudowy. Czy spotkanie na linii premier Solidarna Polska jest planowane? Może nie teraz, może po nowym roku, ale właśnie w sprawie tych środków. Tak, tak. Pan premier Morawiecki deklarował to, że będzie takie spotkanie, ale jeszcze chyba z tego co wiem nie jest ustalony termin. Natomiast pan premier wprost o tym mówił, że jest w stanie rozmawiać z każdym, kto również w obozie Zjednoczonej Prawicy zgłasza swoje uwagi w tym obszarze. Jak rozumiem, po nowym roku jest szansa? Panie redaktorze, nie wiem czy po nowym roku, może przed nowym rokiem jeszcze może się uda, więc w związku z tym tutaj terminarza bym nie chciał wskazywać, na pewno się rzeczy przed następnym posiedzeniem Sejmu. Jeśli mogę, chciałbym dopytać jeszcze o tę autopoprawkę do ustawy wiatrakowej. No i przy okazji poprosić o komentarz, czy może jest to wynik konsultacji z PSL-em. Dziękuję. Autopoprawka w zakresie 10%? Autopoprawka to są te rozwiązania umożliwiające uczestniczenie lokalnej społeczności w korzyściach z lokalizacji. Panie redaktorze, to był postulat, który był zgłaszany już przez różne środowiska, więc jeżeli akurat też wypełnia postulaty PSL-u, to oczywiście dobrze, jak najwięcej konstruktywnych uwag zawsze w procesie legislacyjnym, to dobra informacja. Natomiast ten model współudziału społeczności lokalnej też w, nazwijmy to, w korzyściach finansowych, jest modelem, który funkcjonuje też w innych krajach i uważam, że on też społecznie jest sprawiedliwy, więc należy uznać go za dobrą poprawkę, którą no, popieramy siłą rzeczy, bo to jest poprawka autopoprawka rządowa i liczę na to, że też ten projekt będzie mógł być procedowany dzięki temu na najbliższym posiedzeniu Sejmu w styczniu. Bardzo proszę. Pani redaktor. Dzień dobry. Katarzyna Gozdowa-Litwińska, TVN24. Ja bym chciała nawiązać, kontynuując naszą rozmowę sprzed tygodnia, do fuzji Orlenu z Lotosem. Wówczas pan mówił, że no nie zna szczegółów sprawy. Czy już premierowi udało się poznać te szczegóły? Czy premier się zainteresował sprawą? Czy możecie państwo potwierdzić, czy te zapisy, które znalazły się w projekcie, które pokazywaliśmy, są w oficjalnej, ostatecznej wersji umowy z Saudi Aramco? I czy ta umowa w ogóle jest dobra? I czy rafineria gdańska pozostanie w naszych rękach? Jest zabezpieczony interes Polski? Szanowni państwo, przepisy ustawy o mieniu państwowym, szeroko rozumianych spółkach Skarbu Państwa, infrastrukturze krytycznej, w odpowiedni sposób zabezpieczają te kwestie. Pan prezes Obajtek zresztą o tym mówił, też jest stanowisko Orlenu w tym zakresie, więc to, co mogę powiedzieć, to odesłać do stanowiska spółki Skarbu Państwa, która na ten temat mówiła. Więc to, co jest najważniejsze, żeby była jasność, nie ma żadnego ryzyka niekontrolowanego zbycia udziałów w taki sposób, żeby to zagroziło polskiemu bezpieczeństwa. To jest kluczowa informacja, jak rozumiem, dla opinii publicznej. Co do kwestii szczegółowych umów, to siłą rzeczy one podlegają też reżimowi, przynajmniej niektóre z nich, niejawności. W związku z tym no, siłą rzeczy nie mogę się odnosić do szczegółowych przepisów. Natomiast mogę zapewnić państwa, że żadne niebezpieczeństwo pod kątem właśnie bezpieczeństwa energetycznego czy bezpieczeństwa rafinaryjnego, już bardziej szczegółowo patrząc, nam nie grożą. A powinno ruszyć śledztwo w tej sprawie w takim razie? Pani redaktor, jeżeli jest złożone zawiadomienie do prokuratury,
prokuratury, to zawsze każde takie zawiadomienie musi być traktowane w sposób taki sam jak każde inne, czyli muszą być rozpoczęte działania wynikające z przepisów prawa, tak aby zweryfikować oczywiście te informacje. To jest prawem każdego obywatela czy instytucji do tego, aby takie zawiadomienie złożyć i takiej kontroli wtedy się poddać poprzez właśnie działania śledcze prokuratury. A nie dziwi pana prawo weta dla Saudyjczyków, kiedy mają tylko 30% tutaj udziałów, kiedy mogą zablokować nasz biznesplan? Czy to nie jest niekorzystne dla Polski? Pani redaktor, korzystne jest to, że mamy dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej. Przede wszystkim dlatego też dochodziło do fuzji Orlenu, Lotosu, teraz PGNiG-u, abyśmy my mogli stworzyć multienergetyczny podmiot, który jest w stanie konkurować właśnie, jeżeli chodzi o długoterminowe kontrakty. Alternatywą, którą rysują na przykład nasi konkurenci polityczni, co miałoby być, przepraszam, importy ropy naftowej z Rosji, która w przytłaczająco dużo większym zakresie była importowana za czasu naszych poprzedników właśnie z tego kierunku, gdzie nie było dywersyfikacji. My od kilku lat budujemy portfel energetyczny w taki sposób, aby dywersyfikować zarówno ropę naftową, krok po kroku, oczywiście nie dało się tego zrobić z dnia na dzień, ale tak samo energię, przepraszam, dostawy gazu, żeby się uniezależnić od kierunku wschodniego. Rozumiem, że teraz są też takie siły, również pewnego rodzaju lobby, które z chęcią by podważyło fuzję Orlenu, Lotosu i PGNiG-u, bo to jest absolutnie, nie jest absolutnie w interesie Rosji, więc mnie nie dziwi to, że takie głosy się pojawiają. Nie będzie mi to dziwiło przez kolejne miesiące. Myślę wręcz, że kampania w tym zakresie będzie coraz szersza, dlatego że godzimy w samo serce rosyjskich interesów tymi działaniami. A kto bierze odpowiedzialność za treść tej umowy? Pani redaktor, za odpowiedzialność za kwestie fuzyjne bierze zawsze, biorą no to zależy w jakiej procedurze jeszcze, członkowie Rady Nadzorczej, zarządu spółki, która dokonuje fuzji, a samą zgodę na fuzję, zależnie oczywiście również od poziomu udziałów, wydaje albo minister, albo Rada Ministrów. Jeszcze bym chciała tylko w innym temacie komendanta głównego policji, który no, zaczął się już wypowiadać w tej sprawie użycia granatnika. Minister Kamiński napisał w mediach społecznościowych, że nie będzie dymisji pana komendanta. Czy pan uznaje, że sprawa jest w takim razie skończona? Co z tymi zarzutami, które się pojawiają o chociażby przewiezienie granatników przez granicę bez żadnej kontroli? Pani redaktor, oczywiście w tej chwili trwa postępowanie, w związku z tym jego wnioski myślę, że będą wtedy naświetlały sytuację. Na ten moment, jak rozumiem, jest taka sytuacja, w której na razie nie ma możliwości podjęcia, znaczy może inaczej, przesłanek do podjęcia takich decyzji, ale tak jak wspomniałem na konferencji prasowej naszej chyba w zeszłym tygodniu, że tu ze spokojem należy czekać na wyniki śledztwa, bo one też mogą przynieść informacje, których na ten moment nie posiadamy. Czyli niewykluczone jest, że jeszcze pan komendant... Panie redaktor, każdy funkcjonariusz publiczny, każdy minister, każda osoba, która pełni wysokie funkcje publiczne, musi być gotowa do tego, żeby w przypadku wykrycia niewłaściwych działań czy zachowań, żeby albo sama się podała do dymisji, albo była odwołana. W związku z tym zawsze to jest możliwe. Nie wykluczam tego też w tej sprawie. Jeśli jeszcze mogę, ostatnia kwestia. Bo chciałam nawiązać do Saudi Aramco i tego, co pan mówił, że musieliśmy zabezpieczyć się w ropę. Natomiast pierwszy kontrakt z Saudi Aramco był w 2015 roku, czyli ta ropa do nas płynęła i nie trzeba było sprzedawać rafinerii, żeby zabezpieczyć się w ropę. Po co więc? Pani redaktor, ja akurat nie mam przed sobą teraz tych liczb, ale pewnie pani mogłaby zweryfikować, ile wtedy ropy płynęło z kierunku rosyjskiego, a ile płynęło z kierunku arabskiego. Ile z rosyjskiego w szczególności płynęło. To niech pani zerknie na 2015 rok i udział rosyjskiej ropy w imporcie Orlenu, a teraz, znaczy tam tuż przed tym, jak było embargo. Więc to jest zasadnicza różnica i dlatego my kontynuowaliśmy ten proces, żeby jak najmocniej się tutaj uniezależnić od rosyjskich dostaw. I to było kluczowe. Gdybyśmy tego nie zrobili, szanowni państwo, dzisiaj byście pytali, też redakcja TVN-u zapewne by pytała, jak to było możliwe, że tyle lat nie uniezależnialiśmy się od rosyjskich dostaw i dlaczego to było robione i dlaczego tak wolno. Teraz państwo mówicie, że to jest problem, że współpracujemy z Arabami w zakresie, z państwami arabskimi w zakresie dywersyfikacji źródeł ropy, a to jest element naszego bezpieczeństwa. Bardzo proszę, pan redaktor.
Dzień dobry, Niewiadowski, Michał, Fakty TVN. To ja jeszcze bym nawiązał do tematu, który wywołała wcześniej koleżanka i koledzy z przodu, czyli KPO i ustawa o Sądzie Najwyższym i innych sądach. Bo mówił pan wcześniej, że to jest na tym projekcie ustawy będziecie bazować. Jarosław Kaczyński stwierdził, że jest to projekt destrukcyjny. I chciałem się zapytać, jak to się stało, że w Sejmie znalazł się projekt... Pan przeczytał tę wypowiedź drugą też część? Przeczyta pan, czy nie? Drugie pytanie tam jest w tym wywiadzie, że trzeba kontynuować pracę i konsultacje w tym zakresie. Okej, okay, no ale to jak to się stało, że Jarosław Kaczyński jest jako destrukcyjny? Panie redaktorze, i czy będzie kontynuacja prac, bo też opozycja o to zabiega. Mam nadzieję, panie redaktorze, że jak będziecie wypowiedzi moje cytować z tej konferencji, to nie wytniecie na przykład przed jakimś słowem nie, bo to zmienia zasadniczo wtedy wypowiedź, prawda? Jakieś zaprzeczenie na przykład. W związku z tym pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że ten projekt należy podać dalszym konsultacjom i pracom, a oczywiście jeżeli miałyby się potwierdzić te obawy, które zgłaszał pan prezydent, to należy je skorygować. Taki jest sens tej wypowiedzi. To znaczy, że gdyby te obawy, które dotyczą prerogatyw prezydenta, miały być naruszone, to faktycznie to miałoby bardzo negatywny wpływ na rzeczywistość sądową. Natomiast w naszym głębokim przekonaniu ten projekt może mieć taki kształt, który nie będzie w żaden sposób tych wątpliwości tworzył. Dobrze, a kiedy powrót prac nad tym projektem? Bo opozycja też o to apeluje, mówił pan też wcześniej, że takie prace będą. Panie redaktorze, a jesteśmy na tej samej konferencji prasowej, tak, czy nie? Tak, bo to mówiłem kilka razy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Okej. W styczniu jest najbliższe posiedzenie Sejmu. Dobrze. Kwestia generała komendanta głównego policji. Jak premier ocenia tę sytuację, skoro już wiemy, że dymisji w najbliższym czasie nie będzie? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków z tej sytuacji, to poczekajmy na wyniki śledztwa. Pierwsze dalej idące wnioski niż te, które znamy w tej chwili w ramach opinii publicznej. Prokuratura tutaj ma bardzo ważną rolę do wykonania, jeżeli chodzi o weryfikację zarówno sposobu, w jaki sposób doszło do tej sytuacji, co do transportu również z Ukrainy tych rzeczy i w związku z tym wtedy będzie można ewentualnie podejmować dalsze rozstrzygnięcia. Jak rozumiem, dzisiaj na ten moment takiej decyzji nie ma i dlatego ta komunikacja została przedstawiona w ten sposób. Dobrze, to jeszcze bym tylko na koniec zapytał o ustawę pilotową. Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia tak zwanej ustawy pilotowej, która de facto promuje jednych, a przyszłość drugich stawia pod znakiem zapytania? Panie redaktorze, ta ustawa jedyne co powoduje, to że środki finansowe, które są przekazywane na media publiczne, będą mogły w efektywny sposób budować ofertę programową dla wszystkich, którzy korzystają z usług telewizji kablowych czy satelitarnych. Czyli krótko mówiąc, na przykład jeżeli mamy dodatkowe stacje regionalne, które też są finansowane z budżetu państwa, one będą mogły być w szerszym zakresie dostępne, czyli dostępność do kanałów, a nie decydowanie przecież kto jakiego kanału ogląda. Panie redaktorze, naprawdę... Niech się pan nie martwi, nadal na pilocie będzie mógł pan wcisnąć odpowiedni guzik stacji TVN, czy Polsatu, czy jakiejkolwiek innej, aby wybrać kanał, który chce pan oglądać. Ta ustawa nie zmienia tego, nie powoduje też, że niektóre numery guzików na klawiaturze pilota nie działają, tylko powoduje, że każdy będzie miał dostęp i mógł zdecydować, jaki kanał ogląda. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Panie ministrze, kłaniam się, Mateusz Chłystun, Radio RMF. Chciałem pana zapytać o patrioty. Co wiadomo na ten moment, na jakim etapie jesteśmy? Czy wiadomo coś o dyslokacji, o terminie dostarczenia tych systemów do naszego kraju? Dziękuję. Szanowni państwo, jeszcze nowych informacji w tym zakresie nie mam. Natomiast tak jak państwo wiecie, trwają prace robocze pomiędzy stroną polską i niemiecką w tym obszarze. Tak jak państwo wiecie, po tym jak państwo niemieckie odmówiło ulokowania tych rakiet na zachodniej części Ukrainy, na wschód od naszych granic, zdecydowaliśmy się na to, aby podjąć dalsze rozmowy ze stroną niemiecką, aby te rakiety wzmocniły naszą ochronę przeciwpowietrzną, przeciwlotniczą. Teraz trwają rozmowy o charakterze technicznym. Jak one się zakończą, to wtedy się rzeczy będę w stanie więcej powiedzieć. Natomiast wola jest taka, aby oczywiście ten system wzmocnił nasz system przeciwlotniczy, ale również, żeby on był bezpośrednio wpięty właśnie do naszego systemu dowodzenia. Bardzo proszę, pan redaktor z przodu. Mhm. Dziękuję. Jeszcze wróciłbym do sprawy Lotosu, bo pan prezes Obajtek w wypowiedzi dzisiaj dla TVN24 powiedział, że służby sprawdzały czy kontrolowały tę inwestycję. Takiego zdania mniej więcej użył. A ja chciałbym zapytać, czy to oznacza, że była użyta ustawa o kontroli inwestycji? Czy była? Bo jeśli nie, to człowiek, który przez wiele lat pracował w państwa administracji, pan minister Piotr Woźniak mówił dziś u nas w TOK FM, że jeżeli
ta ustawa nie została użyta, jej przepisy, to znaczy, że ta umowa została zawarta niezgodnie z prawem, a więc jest nie była. Więc jeszcze w tej kwestii moje pytanie, czy rząd szykuje plan B, scenariusz awaryjny, na wypadek, gdyby ta umowa została w przyszłości uznana za niebyłą, za nieważną. Panie redaktorze, z informacji, które przekazuje mi przed konferencjami prasowymi Ministerstwo Aktywów Państwowych w tym zakresie, nie widzą takiego zagrożenia, żeby tutaj doszło do jakiejś czynności prawnych, czy nie doszło do pewnych czynności, żeby taka nieważność miała nastąpić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że oczywiście zawsze w postępowaniach dotyczących takich dużych przejęć, fuzji, w ogóle ruchów o charakterze kapitałowym w spółkach Skarbu Państwa, oprócz takiej standardowej procedury wynikającej z przepisów prawa handlowego, ustawy właśnie o zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, jest również dodatkowa ochrona służb specjalnych państwa, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych służb, które na bieżąco podejmują działania ochronne w tym zakresie, aby nie doszło do żadnych nadużyć. Panie rektorze, musiałbym zerknąć do tej ustawy, bo pan mi teraz tytuł ustawy mówi, która, no nie wiem, czy po prostu nie jestem w stanie ad hoc odpowiedzieć na to pytanie, ale Ministerstwo Aktywów Państwowych, które się specjalizuje w tym obszarze, na pewno od razu panu odpowie. Bardzo proszę. To jeszcze chciałabym zapytać, spadł dług sektora finansów publicznych Polski. Dzisiaj pan premier Morawiecki poinformował o tych szczegółach. Czy może pan je przedstawić? Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz przed sobą nie mam tych liczb, natomiast generalnie to, co jest istotne, to, że w ryzach trzymamy deficyt sektora finansów publicznych, jeżeli chodzi o stosunek do PKB, bo w ten sposób go trzeba liczyć. To jest taka polityka, która w dobie kryzysu jest bardzo istotna, ponieważ my musimy tworzyć pewnego rodzaju możliwości buforowe co do możliwych dodatkowych wydatków, na przykład w sytuacji kryzysowej. Wiemy o tym, że Rosja jest zdolna do wielu różnych działań, które mogłyby godzić w interesy ekonomiczne Polski. W związku z tym tutaj taka polityka jest prowadzona właśnie, żeby w trudnej ewentualnie sytuacji dodatkowe możliwości finansowe uruchomić, aczkolwiek generalnie dyrektywa jest taka, aby tam, gdzie to możliwe, te wydatki ograniczać właśnie po to, żeby ten bufor bezpieczeństwa tworzyć. Dziękuję Państwu za udział w konferencji i do zobaczenia w tym